A dzisiaj 13 maja 2009 rok, Wodzisław i Śląsk w tym miejscu triumfuje. No proszę, nawet nie wiedzieliśmy, że mieli przygotowane już takie koszulki, chyba gdzieś tam głęboko schowane w bagażniku, tak przynajmniej mam nadzieję, przez prezesa Piotra Waśniewskiego, bo takie koszule po prostu, żeby nie przynieść pecha do szatni, się nie wnosi. Widzę, że Śląsk przygotowywał się, Wrocław może nawet, przygotował się wielodrogowo, bo dzisiaj nominacja do roli gospodarza jako miasto w Euro 2012, finał Pucharu Ekstraklasy, wygrany. No, 13 maja pechowy, na pewno nie dla Wrocławia. Nie dla Wrocławia, bo, tak. Bo najpierw w południe, jak się okazało, przyznanie Mistrzostw Europy 2012 roku. Będą się odbywać mecze we Wrocławiu, a wieczorem w Wodzisławiu Śląskim triumf w Pucharze Ekstraklasy, drużyny młodej, drużyny grającej w tym sezonie konsekwentnie, drużyny, która spokojnie zajmuje 6. miejsce w lidze, która ma swoje cele, która pracuje, która traktowała ten puchar od samego początku bardzo poważnie i która, no można powiedzieć, z tą konsekwencją, ale i z uśmiechem na ustach doszła zwycięska aż do samego finału, który potrafiła rozstrzygnąć na swoją korzyść. Nawet te zielone koszulki to pokazują, jak poważnie traktowali. No, myślę, że teraz już wybaczą to, że nie byli gospodarzami tego pucharu. Teraz już im nie będzie przeszkadzało to, że grali w Wodzisławiu. Wygrali, to jest najważniejsze. Ja mam zawsze taki swój stosunek do takich koszulek, bo pamiętam finał Champions League w Stambule, mecz Liverpool-Milan, do przerwy 3-0 dla Milanu i wtedy pod te swoje trykoty klubowe Włosi założyli takie podkoszulki już z pucharem, z napisami Campeoni i tak dalej, a później trzeba było to gdzieś wszystko szybko chować do autokaru, bo były tylko łzy goryczy. No to nagrodzeni w Śląsku Wrocław: Wojciech Kaczmarek, Jacek Banaszyński, Krzysztof Wołczek, Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, Tadeusz Socha, Władimir Czap, Antoni Łukasiewicz, Janusz Gancarczyk, Marek Gancarczyk, Sebastian Dudek, Sebastian Mila, Łukasz Tymiński, Krzysztof Ulatowski, Wuk Sotirowicz, Przemysław Łudziński, Wojciech Górski, Tomasz Szewczuk, Patryk Klofik, Dariusz Sztylka, Remigiusz Sobociński, Kamil Biliński, Krzysztof Kaczmarek, Petr Pokorny, Jarosław Fojut. Trenerzy, ten główny architekt Ryszard Tarasiewicz, jego pomocnicy Waldemar Tęsiorowski, Paweł Barylski, trener bramkarzy Tomasz Chryńczak, masażysta Jarosław Szandrocho, lekarz Wojciech Schneider, kierownik Zbigniew Słobodzian, prezes zarządu Piotr Waśniewski, wiceprezes Piotr Mazur i członek Paweł Żelem. Dzisiaj ci wszyscy wymienieni przez nas otrzymają te pamiątkowe medale za wygranie Pucharu Ekstraklasy. Na pewno pamiątka, może mówić kto chce, co chce, nie jest to proste zdobyć jakiekolwiek trofeum i to w znaczącym coś futbolu na tym poziomie. No i po raz drugi w tych ostatnich 3 latach można powiedzieć, że wygrywają goście, bo w Bełchatowie, w meczu Bełchatowa z Groklinem, Groklin grozi z Wielkopolskiej po bramce Błażeja Telichowskiego. Przed rokiem Groklin u siebie wygrywa z Legią Warszawa 4-1, no i dzisiaj znów można powiedzieć, tak jak 2 lata temu, wygrywają goście, bo dzisiaj w gościach byli zawodnicy Śląska Wrocław w Wodzisławiu Śląskich. To 600 tysięcy za wygranie tego finału Pucharu Ekstraklasy, bo wcześniej oczywiście były pieniądze wynikające z awansu do kolejnych rund. Wiceprezes PZPN-u Rudolf Bugdoł, prezes Ekstraklasy SA Andrzej Rusko, już przygotowany do wręczenia ten puchar dla zawodników Śląska Wrocław. Za chwilę pewnie zostanie poproszony kapitan. Już tam też chcą się cieszyć sympatycy drużyny z Wrocławia. Puchar Ekstraklasy sezonu 2008-2009 w Wodzisławiu Śląskim, zdobyty, wywalczony przez drużynę Śląska Wrocław. No na pewno w Śląsku, być może w tej chwili, w sytuacji, kiedy wiadomo, kto przejął tą drużynę, nie jest to jakaś wielka kwota w budżecie, ale skoro ona pójdzie prawie w całości na drużynę, stąd tak wielka radość na pewno też chłopaków. Na pewno bardzo cieszyłaby się z tego Odra, bo wiadomo, jej budżet nie jest aż tak znaczący jak drużyny wrocławskiej. No ale zwyciężyć w finale niestety mogą już tylko jedni. No to teraz tylko kawior i szampansko i myślę, że wesoły powrót do Wrocławia. Tam kto wie, być może czekają na zawodników Śląska Wrocław fani tego zespołu, którzy dzisiaj do Wodzisławia Śląskiego nie przyjechali. Śląsk Wrocław, jak widzimy,
triumfujący w Pucharze Ekstraklasy sezonu 2008-2009. To ta wierna grupa fanów, która pojawiła się dzisiaj, która dostała bilety na mecz do Wodzisławia Śląskiego. Ryszard Tarasiewicz teraz podrzucany przez swoich piłkarzy. No i to będzie chyba taka noc, że jutro trener nie powinien patrzeć rano na treningu żadnemu zawodników tak głęboko w oczy, no chyba, że w ogóle trening odwoła. Tym bardziej, że no Śląsk może sobie na to pozwolić już, że no nie ma noża na gardle z żadnej strony, także rzeczywiście mogą świętować, a jest co, bo jakby nie patrzeć, Puchar Ekstraklasy wędruje do Wrocławia.